Dzień dobry Państwu. To podcast o darmowych wydarzeniach w Warszawie. Omawiane wydarzenia pochodzą z serwisu wav 4 free który to jest dostępny pod adresem waw 4 freepl Ja jestem Albert i zapraszam do słuchania podcastu, chyba nie wiem, dostępnego na Anchor, Spotify czy Google Podcast. A ten odcinek dotyczy wyjątkowo długiej majówki, którą zaczniemy już 29 kwietnia, a kończymy 7 maja. Wybraliśmy po jednym wydarzeniu na każdy dzień. Zapraszam na przejażdżkę. Zaczynamy od informacji, że w ten weekend ruszają popularne bezpłatne rejsy kurką wodną odbywają się one nie tylko w majówkę, w tym roku szansa żeby wziąć udział w darmowym rejsie jest aż do połowy lipca obowiązują wcześniejsze zapisy, a oto szczegóły tego wydarzenia. Od czas długiego weekendu majowego ruszają tradycyjne rejsy katamaranem Kurka Wodna, finansowane przez Urząd Dzielnicy Bielany. Dla mieszkańców przygotowano nieodpłatne godzinne wycieczki z Młocińskiej przystani położonej na 525 km Wisły. Kurka Wodna będzie pływać w stronę łamianek i z powrotem. Rezerwacji można dokonać już od 24 kwietnia. Zapraszamy wszystkich wilków morskich. A 30 kwietnia zaprosi nas na mobilną strefę Fortuna Pucharu Polski w Warszawie. Niedziela, od 11:00, Śródmieście Plac Zamkowy. Zapraszamy do udziału w wyjątkowym evencie przygotowanym dla wszystkich kibiców. Mobilna strefa Fortuna Pucharu Polski będzie czekać na was na Placu Zamkowym w godzinach od 11:00 do 16:00. Spotkajmy się i razem przygotujmy się do wielkiego piłkarskiego święta, jakim jest finał Fortuna Pucharu Polski. W strefie czekać na was będą Piłkarska strefa przygotowana przez miasto stołeczne, gadżety, animacje i przede wszystkim trofeum Fortuna Pucharu Polski. Przyjdź i zobacz je na żywo każdy może przez chwilę poczuć się jak zwycięzca. Pierwszy maja to przede wszystkim piknik europejski w łazienkach królewskich, parady, warsztaty, bezpłatne zwiedzanie. Od godziny dziesiątej śród mieście łazienki. Królewskie. Drodzy Państwo, szczegółowa rozpiska, co też się dokładnie będzie działo, również dostępna na stronie WA for free. Z okazji 19 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zorganizowano właśnie tę uroczystość. Na naszych gości czeka moc atrakcji, w tym bezpłatne zwiedzanie, parady, orkiestr, spektakl plenerowy, spacery przyrodnicze oraz warsztaty rodzinne. Zapraszamy wszystkich! A drugi dzień maja oferuje operowy piknik z niepodległą. Od godziny 12 w śródmieście Ermitaż Łazienki Królewskie. Obchodzony 2 maja, Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, to doskonała okazja, by na nowo poznać bogactwo rodzimej muzyki i zachwycić się nim. To wydarzenie jest podzielone na dwie części. Pierwszą część wydarzenia, w godzinach od 12 do 14.15, wypełni muzyka kameralna. Rozbrzmiewać będą pieśni z fortepianem, autorstwa mistrzów Lirki wokalnej. Drugą część pikniku to 15.17 i stanowić będzie koncert w wykonaniu solistów i orkiestry Polskiej Opery Królewskiej pod kierownictwem maestro Karola Szwecha. Drodzy Państwo, wszystkich spragnionych emocji muzycznych i nie tylko, gorąco zachęcamy. Czas na 3 maja i tu, drodzy państwo, trochę przeinaczymy rzeczywistość, wypaczymy, chcąc dopasować wydarzenie do naszych potrzeb. Obiecałem, że będzie po jednym dniu majowym z majówki omawianym, będzie po jednym wydarzeniu na każdy dzień i tak też będzie, ale to by było krzywdzące dla pokazów w multimedialnym parku Fontan 2023 Disney, ponieważ, drodzy państwo. To już wystartowało, czy raczej wystartuje 1 maja, 2 maja. No i właśnie. Trzeciego, mało tego, kolejne pokazy w każdy piątek i sobotę do końca lipca o godzinie 21.30, w sierpniu o godzinie 21, a we wrześniu o 20.30. Czyli wracając, my teraz omawiamy 3 maja, ale proszę pamiętać, że można także innego dnia skorzystać z tej atrakcji. Po historii bazyliszka, Warsa i Sawy czy złotej kaczki przyszedł czas, by podążyć śladem bohaterów największych produkcji wytwórni Walt Disney Studios obchodzącej właśnie swoje stulecia. Także jest dobry pretekst. Zapraszamy oczywiście śródmieście nad Wisłą multimedialny park Fontan. A 4 maja otworzymy wrota kuźni pokaz rekonstrukcyjny. Od godziny 11:00 w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Chcesz zobaczyć na czym polega kucie żelaza, a może chcesz się przekonać jak bardzo plastyczne jest żelazo. Wilanowscy kowale chętnie pokażą jak się z nim obchodzić. Drodzy państwo, mechanizacja co prawda wyparła kowalskie rzemiosło, ale warto wyobrazić sobie, że niecałe 100 lat temu liczba warsztatów kowalskich w naszym kraju była zbliżona do obecnej liczby mieszkańców Wilanowa. Zapraszamy do zapoznania się z dawną pracą w kuźni z czasów przy... Przedprzemysłowych. Drodzy Państwo, myślę, że warto zapraszamy. A 5 maja chcielibyśmy Państwa zaprosić na spektakl w reżyserii Piotra Holodzińskiego. Aaron. Drodzy Państwo, co prawda tutaj mamy do czynienia z takim wydarzeniem, że grają również czwartego i szóstego, no ale słowo się rzekło, jedno wydarzenie na jeden dzień. Drodzy Państwo, warto pamiętać, że obowiązują wcześniejsze zapisy. Godzina 19, śródmieście, ulica miodowa, 22 przez 24. Co do samego spektaklu. Aaron jedzie z Norwegii do Polski, by odwiedzić synagogę w Krakowie, gdzie jego pradziadek był kantorem. Celem podróży jest. Jest Dokument poświadczający jego żydowskie pochodzenie, potrzebny mu do ślubu z dziewczyną z Izraela. Te kilka dni w Krakowie jednak zmuszą go, go w konfrontacji nie tylko z jego polsko-norwesko-żydowską tożsamością. Przypadkowo poznany towarzysz podróży, ukradkiem zrobiony zrzut z ekranu, wspaniała dziewczyna, troskliwe matki, norwescy studenci po lekturze biuletynu lotu. Wszystko może stać się katalizatorem katastrofy, gdy źródło tkwi głęboko w środku człowieka. Och, zapraszamy, będzie ciekawie. A 6 maja zapraszamy na festiwal Grzesiuka 2023 od godziny 15. Mokotów Park Sielecki. Drodzy Państwo, w tym roku atrakcje festiwalowe przewidziano na dwa dni. Sobota będzie wypełniona programem dla starszych, a niedziela standardowo minie nam międzypokoleniowo. Nie może Państwa zabraknąć. Szczegóły, wydarzenia, oczywiście, dostępne na WAF for free. Zapraszamy gorąco i serdecznie. Przypominam, drodzy Państwo, że majówka w Łasienkach Królewskich trwa od 1 do 8 maja. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym programem na naszej stronie, a jeśli chodzi o niedzielę 7 maja, to zapraszamy na wydarzenie upamiętniające księdza Józefa Poniatowskiego, naczelnego wodza wojsk polskich księstwa warszawskiego. O godzinie 12 w ogrodach za pałacem Myśliwickim odbędzie się uroczyste odsunięcie. Popiersia generała. Około godziny 12.30 w Pałacu Myślewickim zaprezentowana zostanie miniatura teatralna Napoleon w Warszawie. Jej główny bohater Józef Poniatowski spotka się z Napoleonem Bonaparte, a widzowie dowiedzą się, dlaczego cesarz Francuzów darzył polskiego księcia uznaniem. Zapraszamy serdecznie. Drodzy Państwo, nim się pożegnamy, to przypomnę, że to raptem garstka ze wszystkich wydarzeń, więcej propozycji, to nie tylko na weekend, do znalezienia na Waf for Free. Tam też znajdują się szczegóły wydarzeń, o których opowiedziałem, plus informacje o ewentualnych w nich zmianach. Ja przypominam, że jestem Albert i zapraszam do słuchania podcastu chyba nie wiem, dostępnego na Anchor, Spotify, Google Podcast czy Empik Go. Do usłyszenia, do usłyszenia, mam nadzieję już za tydzień. Pa, pa!